Witam wszystkich serdecznie. Ostatni materiał o niedocenianych autach za 15 tysięcy cieszy się bardzo dużą popularnością. Oczywiście, jeżeli ktoś nie widział tego odcinka, link zamieszczam w opisie. Teraz postanowiłem zrobić analogiczny materiał, jednak tym razem o niedocenianych autach, które kupicie za około 10 tysięcy złotych. Na rynku jest mnóstwo takich samochodów, jednak ja wybrałem 5 spośród nich, które z czystym sumieniem polecam. Jeżeli materiał przypadł Wam do gustu, to będzie mi bardzo miło, jak zasubskrybujecie kanał, aby być na bieżąco z nowymi filmami. Zapraszam w takim razie do obejrzenia 5 niedocenianych aut, które jesteście w stanie kupić za naprawdę małe pieniądze. Pierwszą propozycją jest Volvo V50 drugiej generacji. Za 10 tysięcy kupicie auto z 2005 roku, wyposażone w silnik diesla o pojemności 2 litrów i mocy 136 koni. Przy odrobinie szczęścia uda się kupić auto z przebiegiem nieprzekraczającym 250 tysięcy km. Nie bójcie się takiego przebiegu, ponieważ ta jednostka to naprawdę bardzo dobry silnik i przy takich przebiegach większość elementów, które tego wymagały, zostały już wymienione. Mówię tutaj o kole dwumasowym czy o regeneracji turbosprężarki. Rodzinne kombi marki Volvo w rozsądnej cenie. Zaraz pewnie padną komentarze i skojarzenia wielu kierowców zapewne powędrują w stronę starych, mało urodziwych, ale do bólu praktycznych modeli z lat 90. Na szczęście czas biegnie do przodu i dziś w rozsądnej cenie dostaniemy o wiele ładniejsze, co prawda nieco mniejsze, ale bardzo komfortowe Volvo V50. Druga generacja S40, gdzie tutaj model kombi oznaczono symbolem V50, pojawiła się na rynku w 2004 roku. Spoglądając na nadwozie Volvo V50, nawet w wersji sprzed liftingu, który przeprowadzono w 2007 roku, trudno doszukiwać się znamion auta przestarzałego. Design nie jest ociężały i w niczym nie przypomina kwadratowych pojazdów sprzed 30 lat. Linia jest bardzo zgrabna i nie jest przesadzista. Z przodu znajdziemy tradycyjny grill ze skośną poprzeczką, który wysunięto nieco do przodu. Przetłoczenia na masce wyglądają interesująco, zaś nadkola sprawiają wrażenie muskularnych i poszerzonych. Linia boczna jest poprawna i elegancka, zaś tyłu nie pomylimy z żadnym innym kombi, głównie za sprawą charakterystycznych pionowych lamp z mocnym przetłoczeniem. Wbrew pozorom, auto nie jest dziełem wyłącznie szwedzkich inżynierów. Samochód skonstruowano w oparciu o podzespoły drugiej generacji Focusa. Z kompaktu Forda pochodzi m.in. płyta podłogowa i większość jednostek napędowych, w tym jak już wspomniałem 2-litrowy diesel. Jednak tutaj uwaga, to nie jest silnik Forda, tylko motor pochodzący ze stajni PSA i cieszący się bardzo dobrą opinią. Według mnie to jedna z lepszych jednostek wysokoprężnych oferowanych w tamtych czasach. Podobnie jak poprzednich, pojazd nie był produkowany w Szwecji. Powstawał w belgijskiej fabryce Volvo w Gent. Auto oferowane było aż do 2012 roku. W 2007 poddano je liftingowi. Podobnie jak w Focusie, rozstaw osi nie pozwolił na wygospodarowanie zbyt wielkiej ilości miejsca. Na szczęście oszczędna w formie stylistyka wnętrza sprawia, że w kabinie 4 osoby czuć się będą całkiem wygodnie. Rodziny docenią Volvo za wygodne fotele, dobre wyposażenie standardowe i co najważniejsze, wysoki poziom bezpieczeństwa. Jak przystało na pojazd szwedzkiej marki, auto jako jedne z niewielu kompaktów pochwalić się może wynikiem 5 gwiazdek w testach zderzeniowych Euro NCAP. Na plusy zaliczyć też można również typowe dla marki świetne fabryczne nagłośnienie. Wnętrze oceniam na 4 z dużym plusem. Wszystko jest poprawne, materiały użyte we wnętrzu są dobrej jakości i całość może się naprawdę podobać. Jeśli chodzi o silnik, jak już wspomniałem, polecam 2-litrowego diesla o mocy 136 koni. To jednostka naprawdę udana i znana większości mechaników. Silnik jest elastyczny, dość cichy i według mnie w zupełności wystarczający do napędzenia tego samochodu. Gdy już się coś w nim zepsuje, naprawicie usterkę niedużym kosztem. Znam przypadki, gdzie takie silniki bez większych awarii przejeżdżały po 400 tysięcy km. Więc według mnie to naprawdę bardzo dobra jednostka. Podsumowując, Volvo V50 to idealny przykład auta z segmentu premium, który po wielu latach stał się dostępny dla przeciętnego odbiorcy. Co prawda młode i świetnie wyposażone egzemplarze bywają nadal dość drogie, ale wystarczy zdecydować się na starszy rocznik, aby za około 10 tysięcy złotych
cieszyć się komfortowym i bardzo przyjemnym kombi o niebanalnej stylistyce. Drugą propozycją jest Renault Laguna drugiej generacji po faceliftingu. Za 10 tysięcy kupicie Lagunę z 2006 roku z benzynowym silnikiem o pojemności 2 litrów i mocy 135 koni. Większość uważa, że Laguna drugiej generacji to auto słynące z ponadprzeciętnej awaryjności i nazywana jest potocznie królową lawet. Zgadzam się z tym, tylko pamiętajcie, że takie opinie można przypisać do modeli z początku produkcji i do samochodów wyposażonych w nieszczęsny silnik 1.9 DCI. Choć uważam, że nie był taki tragiczny, jeżeli olej był wymieniany częściej niż 30 tysięcy km, to te jednostki naprawdę pokonywały większe dystanse bez żadnych awarii. Wracając jednak do złej opinii o Lagunie drugiej generacji, tutaj zaznaczę, że po faceliftingu te samochody naprawdę stały się bezawaryjne. Oczywiście jeżeli wybierzemy wówczas benzynowy silnik. Mimo iż usterkowość Laguny drugiej generacji może przerażać, jest pewien sposób na obniżenie ilości awarii. Z czasem inżynierowie Renault sukcesywnie usuwali część problemów. W efekcie, o ile na początku produkcji do serwisu na naprawy gwarancyjne wracało 70% aut, o tyle po roku 2005 odsetek ten zmalał do 10%. Tym samym receptą na jak najmniejszą ilość usterek jest wybór możliwie najmłodszego egzemplarza. Wówczas Laguna będzie naprawdę bezawaryjnym autem, który kupicie w rewelacyjnej cenie jak na tak duże auto i z dość dobrego rocznika. Co ciekawe, Lagunie nie brakuje zalet. Jedną z głównych jest wygląd karoserii. Liftback był chwalony za eleganckie oraz smukłą i dynamiczną linię nadwozia. Świetnie prezentowało się także kombi. Nadwozie Grand Toura, w przeciwieństwie do np. Vectrice Caravan czy Passata Kombi, nie powstało na planie kwadratu i stawia się na dużą dawkę finezji. Oryginalne akcenty stylistyczne sprawiły, że Renault wyróżnia się z tłumu i do dnia dzisiejszego może być uznawane za samochód ciekawy stylistycznie. Bez wątpienia na plus można zapisać także wygląd kabiny pasażerskiej. Widać, że przestrzeń jest dobrze rozplanowana, a całość przemyślana. W efekcie pasażerowie zarówno w pierwszym, jak i drugim rzędzie siedzeń mogą cieszyć się z wystarczającej ilości miejsca, ergonomia stoi na wysokim poziomie, a materiały wykończenowe są naprawdę dobrej jakości. Zastrzeżenie budzi jedynie tapicerka na drzwiach, która dość szybko wyciera się. Poza tym bagażnik mógłby być nieco większy. W przypadku liftbacka kufer mieści 430, a kombi od 475 do 1515 litrów. Nie jest to może rekordowy wynik w segmencie, ale w zupełności wystarczający. Zaznaczę tutaj także, że bardzo dużo egzemplarzy jest bardzo bogato wyposażona, szczególnie po faceliftingu. Znaleźć Lagunę ze skórzaną tapicerkę nie stanowi zbytniego problemu. Wracając do silnika, polecam, jak wcześniej wspomniałem, motor dwulitrowy o mocy 135 koni. Silnik wszedł do produkcji w 1993 roku i oznaczono go F4R. Silnik wyposażony we wtrysk pośredni z rozrządem opartym na pasku oraz hydrauliczną regulacją zaworów. W ogólnej opinii użytkowników motor jest bardzo chwalony za jego bezawaryjność. Niskie koszty serwisu oraz dostępność części, jak również bardzo dobre osiągi. Przy odpowiednim dbaniu o jednostkę i regularnym serwisowaniu bez problemu można przejechać ponad 500 tysięcy km bez większych napraw. Podsumowując, Laguna drugiej generacji według obiegowej opinii w każdym przypadku jest wyborem zwiększonego ryzyka. Tutaj po raz kolejny zaprzeczę. Jeżeli wybierzecie auto z końca produkcji wyposażone w benzynowy motor, samochód będzie się odwdzięczać bezproblemową eksploatacją. Oczywiście i takie egzemplarze mogą być wyeksploatowane do granic możliwości. Ale jeżeli znajdziecie Lagunę z realnym przebiegiem około 200 tysięcy km, nie powinniście martwić się o dalszą bezproblemową eksploatację. Trzecią propozycją jest Peugeot 407. Za kwotę 10 tysięcy kupicie 407 z roku 2006 wyposażoną w dwulitrowy silnik benzynowy o mocy 140 koni. Historia auta rozpoczęła się od pokazanego w 2003 roku na targach motoryzacyjnych we Frankfurcie prototypu Peugeota 407 o nazwie Elixir. Wersja produkcyjna pojawiła się w 2004 roku w Genewie. Na początku w salonach zagościła odmiana sedan, a po kilku miesiącach klienci mieli już do wyboru wariant kombi. Rok po premierze ofertę uzupełniło stylowe coupe.
W latach 2008-2009 konstrukcja została poddana modernizacji, w ramach której przemodelowano zderzaki, światło przeciwdźwigne i tylne lampy. Nowsza odsłona ma też chromowaną atrapę chłodnicy oraz nowy interfejs radia i systemu nawigacji. Produkcję modelu 407 zakończono w 2010 roku, a od tego czasu w salonach Peugeota dostępny jest jego następca, czyli 508. Zastosowany w Peugeocie silnik pod względem wytrzymałości wypada lepiej po modernizacji, czyli po 2005 roku, kiedy to zwiększono moc ze 136 do 140 koni. Dodatkowym atutem tej jednostki jest to, że idealnie współgra z instalacją LPG. Seria tych silników ma automatyczne kasowanie luzów zaworowych, nie trzeba więc martwić się o ich regulację. Wnętrze jest dość minimalistyczne i nie można pochwalić go za dobrą jakość materiałów, które są po prostu przeciętne. Pamiętajcie jednak, że 407 to nie auto premium. Fotele materiałowe wykonano z przyjemnej w dotyku miękkiej tkaniny i siedzi się w nich wygodnie. Niestety dość szybko wycierają się boczki. Z przodu miejsca jest w sam raz nawet dla wysokich osób, ale z tyłu jak na segment D miejsca wyraźnie brakuje. Obojętnie, które nadwozie wybierzecie, nie liczcie na przestronność z tyłu i na szczególnie duży bagażnik. Ten w sedanie ma 407 litrów, w kombi od 448 do 1365 litrów, a w coupé około 400 litrów. Cechy szczególne bagażników to to, że zawiasy tego w sedanie nie wchodzi do środka, a w kombi roleta nie jest podnoszona, tylko składana na 4 razy. Sporo kombi ma panoramiczny szklany dach z elektrycznie obsługiwaną roletą. Bez wątpienia konstruktorzy zadbali o bezpieczeństwo Peugeota 407. Wyposażono go w aktywne zagłówki z przodu i w 7 poduszek powietrznych, w tym chroniącą nogi kierowcy. Niektóre egzemplarze mają też 2 airbagi boczne z tyłu. Test zderzeniowy Euro NCAP Peugeot zaliczył na maksymalnie 5 gwiazdek. Jeśli chodzi o zawieszenie, jego schemat jest świetny. Z przodu zastosowany układ dwuwahaczowy, z tyłu wielowahaczowy. Podsumowując, Peugeot 407 może pochwalić się przede wszystkim atrakcyjną ceną zakupu i niskimi kosztami eksploatacji. Ale takimi cechami wyróżniają się również inne francuskie auta w segmencie D. Samochód ma ciekawą stylizację oraz niezawodne jednostki napędowe. Jeżeli zakupimy egzemplarz z dwulitrowym silnikiem benzynowym i dodatkowo założymy do niego instalację LPG, będziemy cieszyć się komfortem i niskimi kosztami eksploatacji. Czwartą propozycją jest Nissan Primera P12. Za 10 tysięcy kupicie auto z 2006 roku, praktycznie z końca produkcji, wyposażone w motor benzynowy o pojemności 1.8 i mocy 115 koni. Auto, podobnie jak wcześniej wspomniana Laguna, otrzymało wizytówkę bardzo awaryjnego i nie przyjęło się na rynku. Dlaczego? Jeszcze raz powtórzę. Wszystko to dzięki silnikowi wysokoprężnemu 1.9 DCI, który również wpłynął na złą sławę w modelu Renault Laguna drugiej generacji. Jak już wcześniej wspomniałem, auta, które polecam, są niedoceniane z racji niektórych wpadek producenta, tak jak w tym przypadku silnika 1.9. Jeśli natomiast wybierzecie silnik benzynowy o pojemności 1.8, który uchodzi za pancerny, Primera będzie naprawdę odwdzięczać się bezawaryjną eksploatacją. Motor został znakomicie wyciszony. Jednostka ta zapewnia akceptowalne parametry w czasie jazdy, choć przyspieszenie do setki w czasie 10,8 sekundy nie jest też powodem do dumy. Jednak spalanie jest na bardzo dobrym poziomie, średnio oscyluje w granicach od 7,5 do 9 litrów na każde 100 km. Produkcję tego samochodu rozpoczęto w roku 2002 i od tego czasu klienci mieli do wyboru 3 wersje nadwozia: sedan, liftback oraz kombi. Produkcję auta zakończono w 2007 roku. Moim typem jest sedan właśnie z motorem 1.8. Jeśli chodzi o wnętrze, jest zaprojektowane nowocześnie i dla rodziny czteroosobowej w zupełności wystarczające. Warto dodać, że mocnymi stronami tej konstrukcji są m.in. wysoka funkcjonalność oraz duża dostępność na rynku tanich części zamiennych. Nissan bardzo chwalił się wprowadzeniem do wielu wersji kamery cofania. Dziś może to wydać się śmieszne, ale w 2002 roku było nowością i nie przeszkadzało nawet, że widok z kamery jest czarno-biały. Centralne zegary nie są zbytnio wygodne, ale można je zaakceptować. Choć opadająca linia dachu ogranicza nieco miejsce nad głowami z tyłu, to dla większości pasażerów zupełnie go tam wystarczy. Pod względem przestrzeni Primera jest klasowym przeciętniakiem.
Bez trudu znajdziemy auta z bardziej pojemnym kokpitem, ale ten jest akceptowalny. Widoczność do tyłu jest przeciętna, więc kamera bardzo się przydaje. Warto zauważyć, że jakość wykończenia była bardzo przeciętna, ale znacznie poprawiła się w czasie liftingu w 2004 roku. A taki samochód bez problemu zakupicie za 10 tysięcy złotych. Podsumowując, auto jest dopracowane i mimo obiegowych opinii polecam je z czystym sumieniem, oczywiście tylko i wyłącznie z motorem benzynowym. Według mnie powinniście wziąć pod uwagę taką Primerę, bo to naprawdę dobre auto i tak dobrego stosunku ceny do jakości nie znajdziecie u żadnego innego producenta. Piąta propozycja, jak już zdążyliście się przyzwyczaić, to w moich materiałach auto nietypowe. Tym razem to Chevrolet Evanda. Za 10 tysięcy kupicie znakomicie wyposażone auto z 2006 roku z benzynowym silnikiem 2 litry o mocy 131 koni. Zadajmy sobie na początku pytanie, jaka powinna być luksusowa limuzyna? Wszyscy powiedzą, że przede wszystkim droga i prestiżowa. Trzeba by jednak na pewno. Popularność na polskich drogach rozsypujących się samochodów uznanych marek świadczy o tym, że może nie o sam prestiż tutaj chodzi. A może warto jednak postawić na samochód wielokrotnie młodszy, nie mniej wygodny, ale wyprodukowany przez firmę, która zbytnio nie jest popularna w Polsce, choć oferuje naprawdę dobre auta. Chevrolet Evanda to mało popularne auto, choć może się naprawdę podobać. Zwłaszcza w ciemniejszych, głębokich kolorach prezentuje się doprawdy dumnie. I mimo iż z powstaniem sylwetki Evandy nie wiąże się żadna romantyczna historia, to producent wykonał kawał solidnej roboty. Nie ma tu nie wiadomo jakiej finezji, ale nie można też powiedzieć, że bryłem auta wyciosał Janosik, potknąwszy się o złamany dąb. Auto ma po prostu konserwatywną stylistykę, ale czy nie o to właśnie chodzi w klasycznych limuzynach? Duży sedan Evanda wygląda na solidny, a przy tym nie brakuje mu lekkości. Wyraźnie zaakcentowana nadkola, podwójne reflektory za dużymi kloszami, wydłużona maska silnika oraz cofnięta kabina o niskich szybach. To styl klasycznej, nowoczesnej limuzyny, która budzi zaufanie. Lekkim dysonansem jest płaski tył z niejakimi lampami, o których styliści chyba zapomnieli. Chevrolet Evanda produkowany był krótko, w latach 2003-2006. Zastąpił niezbyt powszechną Deuleganzę. Porównania do Leganzy są jak najbardziej na miejscu. Poza oczywistą sukcesją zastosowano m.in. ten sam silnik, czyli rzędowego dwulitrowca, wywodzącego się od Holdena. W Chevrolecie przełożyło się to na nominalne 131 koni i 181 Nm momentu obrotowego. Demonem prędkości Evanda nie jest, ale ma to, czego brakuje wielu innym autom. Jest krążownikiem szos w liście amerykańskim wydaniu. Dodatkowo motor przy prawidłowym serwisowaniu przyjedzie bez problemu 300 tysięcy km, a naprawy, jeżeli takie wystąpią, usuniecie niskim kosztem. To pancerny silnik, który naprawdę nie sprawia większych problemów. We wnętrzu, w porównaniu do Leganzy, nie zmieniano szczególnie wiele. Zresztą nie było to też absolutnie konieczne. Jest komfortowo i przestronny. W końcu to limuzyna. Najwięksi malkontenci nie znajdą podstaw do narzekania na wyposażenie. Jest i skórzana tapicerka, ABS, ASR, automatyczna klimatyzacja, tempomat czy elektrycznie regulowane, podgrzewane fotele. Deska jest również konserwatywna i może się podobać. Czy jest w ogóle jakiś smaczek? Tak, to stacyjka nie umieszczona w kolumnie kierownicy, a w desce rozdzielczej. Przyjemny, zupełnie nic nie wnoszący drobiazg, ale w sumie cieszy. Rozmiary nie kłamią. Evanda jest duża na zewnątrz, ale także w środku. Obszerne fotele z przodu, wielka kanapa z tyłu, miejsce nad głowami i na kolana jak w dużym aucie. Fotele i kanapa słabo wyprofilowane, co ma prawdopodobnie ułatwić lokowanie się na nich. Fotel kierowcy wyposażono w pełne elektryczne sterowanie, co przy kierownicy regulowanej skokowo i tylko w jednej płaszczyźnie umożliwia zajęcie prawidłowej pozycji. Podsumowując, czy złocistego krzyża na grillu należy się wstydzić? Chevrolet Evanda to udane, aczkolwiek nie pozbawione wad, auto dla osób, które chcą jeździć wygodnie, ale nie zamierzają przepłacać za coś, co nie jest warte swojej ceny. Dlatego uważam, że jeżeli chcecie kupić dobre auto, które będzie miało rozsądny przebieg i przy tym chcecie wydać na auto nie więcej niż 10 tysięcy,
warto pomyśleć właśnie o Chevrolecie. Dziękuję bardzo za uwagę. Proszę o Wasze komentarze, jakie Wy auta polecacie za 10 tysięcy złotych. Pamiętajcie proszę również o subskrypcji kanału, jeżeli chcecie otrzymywać powiadomienia o nowych filmach na moim kanale. Dziękuję.